Okej, okay, mamy pewność, że wszystko działa tak jak należy. Także witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z cyklu Liguś smakuje, którego nagrywam zaraz po testach Lay'sów. Akurat naszła mi ochota na piwko. Także dzisiaj będziemy sobie testować jeden z takich właśnie produktów. Także byłem dzisiaj, słuchajcie, na zakupach w Lidlu. W ogóle muszę sobie paragon przygotować na potrzeby tego odcinka, bo nieodłącznym elementem tej serii jest to, że zawsze mówię, w jakiej cenie go kupiłem. I słuchajcie tak, będąc dzisiaj na zakupach w Lidlu, no wiadomo, wolny dzień, trzeba było się w jakieś piwko zaopatrzyć. No i tak, słuchajcie, zazwyczaj w Lidlu przeglądam nie tylko takie zwykłe piwa, wiecie, jakieś koncerniaki i tak dalej, ale też jest taka półka właśnie z piwami kraftowymi, gdzie można znaleźć różne IPy, APy i w ogóle różne ciekawe, wcześniej mi nieznane piwa. I słuchajcie, czasami jest po prostu tak, że jeżeli nie chcę pić żadnego właśnie koncerniaka typu tam Żubr, Tyskie i tak dalej, i tak dalej. Czasami są po prostu takie dni, że wolałbym się napić czegoś innego. No to właśnie się udaje w tym celu, patrzę, jakie to mógłbym piwka właśnie spróbować. No i dzisiaj akurat na spróbowanie wybrałem coś, co przykuło dzisiaj moją uwagę. Piwo nazywa się Berliner Weisse, to podejrzewam, że jakieś niemieckie. Ale truskawkę już napisali po angielsku, strawberry. Generalnie tak to wygląda. Nie wiem w ogóle, jaki to jest browar, czekajcie. Browar Stu Mostów. Nie znam takiego browaru. No, przekonamy się. In collaboration with Byryło. Najlepiej spożyć przed, best before, 500 ml, 3,8% woltażu. Piwo pasteryzowane i niefiltrowane. Mętność i osad są naturalnymi cechami produktu. Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu. No, jak się zamknie drzwi od lodówki, to jest ciemno, nie? I jest chłodno też w lodówce, także... Także był przetrzymywany dobrze. Butelka bezwrotna, także no, nie musicie gdzieś tam, wiecie, latać z butelkami później, bo sporo się tych butelek gromadzi. Co do zwrotu butelek, to myślę, że każdy sklep jakikolwiek powinien przyjmować butelki, jakiekolwiek one by nie były, i po prostu skupywać coś takiego, bo później w browarach narzekają na to, że klienci nie zwracają butelek, chociażby jak taką akcję, jaką właśnie zrobił browar Żywiec. Po prostu kiedyś myśleliśmy, i właśnie tutaj wiem, że nie mówię teraz, wiadomo, na temat, ale tak pozwolę sobie wtrącić, kiedyś po bodajże Sylwestrze myśleliśmy w robocie, że Żywcowi, no zauważyliśmy po prostu coś dziwnego, coś, co przykuło na naszą uwagę, że piwo Żywiec miało w ogóle odwrócone etykiety. No i kurde, no jak, ktoś nadupczone źle etykiety wydrukował, że są na odwrót? I później właśnie przedstawiciel handlowy wytłumaczył nam, że to jest specjalny zabieg mający na celu zwrócenie uwagi klientów na to, że butelki należy zwracać, bo zaczyna ich po prostu w browarach brakować. A myśmy właśnie wychodzili z założenia, że ktoś nadupcony po prostu po Sylwestrze źle etykiety wydrukował i po prostu, no, Żywiec był na odwrót, nie? Kompletnie. A tu widzicie, taka niespodzianka. Czyli to była po prostu specjalna akcja Żywca. Ale słuchajcie, nie o Żywcu dzisiaj mowa, tylko właśnie o tym produkcie. Także generalnie wszystko, co powinniście wiedzieć, już wiecie. Zawiera słód jęczmienny, pszeniczny, browar Stu Mostów. No, zobaczymy, czy dobre. Także, słuchajcie, właśnie, tak, przeniesiemy się w odpowiednią scenerię. A, tylko że muszę włączyć kluczowanie. To już kamerka, już to poprawiam. Elegancko. Tylko że właśnie ten fotel psuje ze mną efekt, dlatego na potrzeby poprzedniego odcinka wziąłem sobie takie krzesło, żeby nie było widać tego oparcia, ale nie chcę mi się już po nie lecieć, więc dzisiaj, no, tak wiecie, trochę mniej profesjonalnie. Prawilny, otwieram z Lecha, jest podkładka z Tyskiego w ogóle. A, tutaj pod kapslem jest jeszcze coś. Taki obrazek, czekajcie, ja wam to pokażę, może na pełnej kamerce. Jakaś łódka. Czy coś. I nie będziemy dzisiaj walić z Gwinta, podobnie jak w poprzednim odcinku, na potrzeby tego też umyłem sobie szklankę. No, barwa, powiem wam, pieni się to też fajnie. Barwa taka rzeczywiście czerwona, jakby taka jakaś orężatka.
Czy coś? Może w takim świetle powinien nagrywać? Cholera, nie wiem, czy nie jest trochę za jasno. Wiecie co? Strasznie razi ta lampa po oczach. Używam jej do streamów. Może rzeczywiście lepiej jestem wtedy wykadrowany na tym green screenie, ale... No, rzeczywiście zapaszek taki... truskawkowy. Spróbujmy zatem. Ciekawe jak smakuje. Bo już chciałem coś powiedzieć, ale to muszę wziąć parę łyków, tak dla pewności, żeby wiedzieć, co mam powiedzieć. Tu jest niby odczucie goryczki niskie, pełnia słodowość, wytrawne i barwa jasne. I choć w zapachu przypomniałoby to taką oranżadę rzeczywiście jakąś truskawkową, tak w smaku muszę powiedzieć, że jest takie kwaśne, ale tak w taki pozytywny sposób. Muszę powiedzieć, nie wiem, słuchajcie, ja nie jestem piwnym ekspertem, nie wiem co odpowiada właśnie za to, że piwo jest takie kwaśne, ale w taki właśnie, nie że taki perfidnie kwaśne, ale takie fajne, fajne po prostu piwko. Zapytacie, jaką ocenę bym wystawił temu produktowi? Myślę, że... wystawiłbym mu ocenę bardzo dobrą. A to już ponad dobre. Serio. Jeżeli byście mnie zapytali, czy kupiłbym to drugi raz? Odpowiedziałbym wam, że tak. Serio, jest coś w tym takiego, co mi odpowiada. Właśnie ta kwaskowatość chyba. No już wcześniej piłem coś podobnego, ale teraz nie pamiętam, co to było. To chyba było, nie wiem, jakieś takie... Kiedyś od kumpla dostałem jakieś piwo, które teraz nie pamiętam już, jak się nazywa, ale one też były takie właśnie kwaśne, ale też, kurde, naprawdę, naprawdę dobre. Ale wiadomo, są gusta i guściki, akurat mi takie piwa odpowiadają. Z piw to najbardziej właśnie, no ciemne piwa to zależy, ale właśnie portery są chyba przeze mnie najmniej lubianymi piwami. Już bardziej te stouty, ale ogólnie co musicie wiedzieć to, że nie za bardzo przepadam po prostu za tymi takimi czekoladowymi, kawowo-czekoladowymi nutami po prostu w piwie. No i słuchajcie jeszcze tak. Ile ja w ogóle za to piwko dałem? Już wam mówię. To było chyba piwo goście rzewo? Nie. Mięso kebab, nóg. Bojan smakowe piwo. Żarte rynek, bog piwo. Nie, tyle tych kraftów kupiłem, że teraz nie wiem, które to jest które. Ale przypuszczam, że będzie to chyba ten żarty R Neck Bog Piwo 5,99. Tu mam jakieś jeszcze bojan smakowe, ale to jest... No bojan to jest inny browar, więc nie. Także chyba to będzie właśnie te po 5,99, tak mi się wydaje, że to będzie to piwko. Ale serio, jest... Jak dla mnie, bardzo dobre. Jeżeli ktoś lubi takie właśnie takie kwaśne takie piwka. To jest naprawdę dobre.
Słuchajcie. I tym oto akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Aha, nie, jeszcze nie. Widzicie, już bym zapomniał. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że jest jedna rzecz, o której właśnie ciągle zapominam. To aplikacja Zdrowe Zakupy, do której pewnie i w tym odcinku też zarzucę linka, jeżeli byście sobie chcieli pobrać i z ciekawości zobaczyć, czy wasz produkt jest zdrowy, czy też nie. Także zobaczmy, co na temat produktu sądzi ta aplikacja. O! Ku mojemu zaskoczeniu, słuchajcie, po zeskanowaniu kodu, te piwo jest świetne. Zazwyczaj każde piwo, jakie testowałem za pomocą tej aplikacji, znaczy dla mnie akurat na piwo dobre, tylko że ta aplikacja ocenia właśnie pod kątem zawartości, nie? Czy to jest to produkt po prostu zdrowy, czy niezdrowy. Ale tutaj ku mojemu zaskoczeniu, słuchajcie, tu jest ocena, że to piwo jest świetne. 98 na 100. Produkt niezweryfikowany. Aha, to może dlatego, że jest niezweryfikowany, ale tak. Art plus Strawberry Berliner Weisse. Nie dodano cukru. Składniki. Bezpieczny gluten. No a dla bezglutenowców to chyba byłby niebezpieczny. No nie wiem. Także na ten moment nie ufam za bardzo tej. Dla mnie jest to naprawdę dobre piwo. Aplikacja uważa, że świetny, z tym, że jest to produkt niezweryfikowany i może okazać się, że jednak nie będzie to do końca zdrowy produkt, ale... No... Wiecie, nie jest to doskonała aplikacja. Jest wiele takich produktów, po prostu nowości, które jeszcze... No nie ma w bazie danych. Dobrze, słuchajcie, także... Teraz już serio kończę dzisiejszy odcinek. Myślę, że następnym razem się jeszcze będziemy widzieć. Tylko nie wiem, co takiego będziemy testować. Jeżeli nie chipsy, to pewnie też jakieś piwo. Albo coś innego. No nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie. Jeżeli podobał się odcinek, to oczywiście zostawcie łapkę do góry. No dobra, przełączę się na tę scenę. Także zostawcie łapkę do góry, suba, śledźcie mnie na innych social media, do których odnośniki znajdzie pod spodem. I za to będę więcej gadał. Słuchajcie, jest godzina 22:48, także idźcie już spać. Dobranoc, trzymajcie się.